Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 3, w wersetach od 15 do 20? Gdy ludzie oczekiwali i myśleli wszyscy w swoich sercach o Janie, czy on nie jest Chrystusem, Jan odpowiedział wszystkim: ja was zanurzam w wodzie, ale przyjdzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie jednych z was zanurzać w Ducha Świętego, a drugich w ogień. W jego ręku jest szufla, by wyczyścić klepisko jego i zebrać pszenicę do jego spichlerza. Lecz plewy będzie palił ogniem nieugaszalnym. Napominał też lud w wielu innych rzeczach i zwiastował im dobrą nowinę. A Herod tetrarcha, będąc przez niego karcony z powodu Herodiady, żony jego brata Filipa i z powodu każdego zła, które czynił Herod, dodał do tego zamknięcie Jana w więzieniu. Oprócz Symeona i Anny było w Izraelu więcej serc, które czekały na Mesjasza. Zadawane przez wielu pytanie, czy ten szczególny prorok, który chci nad Jordanem, to Chrystus, jest tego potwierdzeniem. Jan, który rozpoznał przemyślenia ludu, wyjaśnia tę sytuację słowami: ja chrzczę was wodą, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Co oznaczają chrzty Pana Jezusa? Obydwa wydarzenia są z nim związane, lecz są oddalone od siebie w czasie. Chrzest Duchem Świętym jest związany z jego pierwszym przyjściem na świat. Po dokonanym dziele Jezus musiał opuścić ziemię, aby wypełnić obietnicę Ojca, o której powiedział uczniom. W dzień zielonych świąt stał się wielki cud. Duch Święty zstąpił na ziemię, aby zamieszkać w zgromadzeniu, które tworzą wszyscy wierzący oraz w każdym członku tego zgromadzenia z osobna. Chrzest ogniem jest związany z drugim widzialnym przyjściem Pana Jezusa na ziemię. On przyjdzie, aby objąć rządy, dlatego najpierw będzie musiał oczyścić ziemię przez sąd, ogień, aby przygotować ją na swoje panowanie. Łukasz nie pisze o wszystkich tych wydarzeniach według rzeczywistej kolejności. Zamiast tego wiąże ze sobą fakty, stanowiące duchową całość. Porównaj trzeci rozdział, wersety od 1 do 20. Służba Jana Chrzciciela, głosiciela pokuty, dobiegła końca wraz z jego uwięzieniem. W Panu Jezusie rozpoczęło się coś nowego. Służba łaski.